Proszę Państwa, nim przejdziemy do oficjalnego przedstawienia nominowanych, poprosimy tylko nas następujące osoby. Pan Adam Jęczmiński z firmy DEFA. Tak, po kolei proszę. Pani Laura Kołowacz, CSR. Spedycja międzynarodowa, proszę bardzo. Pan Roman Rak, Roztocze, Tomaszów Lubelski. I Błyska, Tomaszów Lubelski. Pani Beata Kolterman, Duba Kolian. To pan Krzysztof Bartacki, Krasny Stach, Wielkowarskie Drewno Leżackie. Robert Kujala, Optigard, Tor. Pan Janusz Gimiński, Tesa, Bydgoszcz. Pan Grzegorz Wysłowski, Orka, Bielsko-Biała. Obiecał, że będzie. Pan Piotr Niedzielski, pan profesor Piotr Niedzielski, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński. Pani profesor Grażyna Winalska, trzy firmy reprezentuje, wymienię to później. Pani Anna Belcarz, pani doktor Anna Belcarz. Pani profesor Anna Ślusarczyk. Pan doktor Włodzimierz Strupiński. Pan profesor Jacek Borkowski. Pomyślmy nazwisko, panie profesorze. Od pana Strupińskiego, panie doktorze? Pana profesora pomyliłem nazwisko? Nie pańskie, nie, ale pana profesora. Profesor Jacek Baranowski. Baranowski, najmocniej pana profesora, przepraszam. Pani Iwona Pasternak. Pan Tymoteusz Ciuk. Pan Kasper Grodecki. Pan Piotr Caban, pan Dariusz Czołek i pan Bartosz Walentyn. Proszę Państwa, ci Państwo znaczą czasową pracę. Teraz wyjaśnienie tego zagadkowego wywołania stojących do Państwa posłów. Przed Państwem nominowaniem do nagrody w poszczególnych kategoriach. Przedsiębiorca, firma, produkt i wynalazca. Kapituła nominowała do nagrody prestiżu Renoma roku 2013-15 osób, ale nie wszyscy w dzisiejszym, jak zdążyliście Państwo zauważyć, dotarli do nas. Od tych Państwa nominowanych do nagrody w poszczególnych kategoriach będziemy ich honorować dyplomami zaświadczającymi nominację w poszczególnych kategoriach. O wręczenie nominacji poproszę panią profesor Katarzynę Majszak, przewodniczącą kapituły. Pan Adam Jęczmiński odbierze za pana Roberta Dziubelę, szefa firmy DEFO. Pani profesor Laura Kołowacz z CSL. Pan odbierze za pana Jana Krońskiego, szefa Wojciechowi. Pan Krzysztof Bartacki odbierze za pana prezesa Tadeusza Badacha z Okręgowej Spółdzielni Wojciechowskiej. Pan Robert Kujawa za pana Romualda Gierszała z Optigard. Pan Janusz Gimiński za prezesa Tomasza Zabobnickiego z PESEL.
pana Grzegorza Wysłowskiego nie ma z... Czemu się to zmienia? Orki. Pan Piotr Niedzielski, profesor. I pan Piotr Szyldarczyk za dyrektora Instytutu Przemysłowego Instytutu. Janukowski, tak, dobra, pana Janukowskiego. I pani profesor Grażyna Ginalska. Oraz pani doktor Anna Belcarz, pani profesor Anna Kucharczyk, pan doktor Włodzimierz Strupiński. Teraz Państwo zespoł Urzędu Żelaza Miejskiego. Wszystko wyjaśnimy, Pani Profesor. Wszystko wyjaśnimy. Pan Profesor Baranowski, Pani Iwona Pasternak, Pani Tymoteusz Siuk, Pan Kasper Grodecki, pan Piotr Zaban i pan Dariusz Czok.